Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że ten wyjdzie mi dużo lepiej niż poprzedni. Tak jak mówiłam, po przerwie próbuję się wprawić znowu w vlogowanie. Także mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie tym razem. No, a my mamy weekend, nic nadzwyczajnego dzisiaj w planach. Było piękne słońce, teraz widzę, przychodzą chmury. I generalnie jest dosyć zimno w kwietniu, bo mamy po 10 stopni w ciągu dnia, 3 w ciągu nocy, także no taki kiepski kwiecień, ale już niedługo kwiecień kończy, więc idziemy w kierunku lata, więc jest nadzieja, że tak powiem. Co chciałam mówić? No i właśnie, no zapraszam Was, cieszę się, że tutaj ze mną jesteście, że Was przybywa. Jest mi ogromnie miło, że chcecie mnie oglądać. Także jak widzicie, u nas też się tutaj dzieje dużo. Mamy namiot w pokoju, taki domek pirata. Także na weekend tutaj zostanie, musiałam to tutaj zaaranżować trochę wczoraj. No i zobaczymy, co nam wyjdzie w ten weekend z tego vlogowania. Tak jak mówię, mam nadzieję, że trochę lepiej niż jak to było poprzednio. Także cieszę się, że tu jesteście i co, zapraszam. Fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself.
I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. Hej kochani, nie odsyłam się do was za dużo dzisiaj, bo tak jak widzieliście, cały czas coś robiłam. Starałam się chociaż coś tam z tego nagrać. A teraz będziemy odpoczywać. W sensie, ja będę odpoczywać, bo... robię sobie ciepłą herbatę. Strasznie pada w tej chwili. Także robię sobie ciepłą herbatę, bo mam ochotę. I będę czytać sobie książkę. Także oboje jesteśmy zajęci. Będziemy zajęci, bo ja za chwilkę. Więc tak sobie odpoczywamy. Dzisiaj taki typowo chillowy dzień. I tak jak w każdy weekend, wiecie, sprzątanie, gotowanie, takie standardy, że tak powiem. Taki basis, także... No, także taki jest plan na tą chwilę. Tym się właśnie zajmę. Także mam nadzieję, że jeszcze się odezwę trochę później, albo że będę miała coś ciekawego wam do jeszcze pokazania w tym vlogu. A jak nie dzisiaj, to zawsze mamy kolejny dzień jutro, także będzie dobrze. Witajcie kochani, w kolejnym dniu oczywiście, już wczoraj nic nie nagrywałam, bo tak naprawdę nie było czego, także dzisiaj też nie mamy specjalnie za dużo do pokazania, a jak widzicie tutaj już jesteśmy, ja właśnie edytuję dla was ten film z wczoraj, także muszę jeszcze tylko coś dograć, bo to nie jest za długie, więc dlatego teraz się tym zajmuję. Mały się tutaj już bawi, właśnie mu... wydrukowałam kilka rzeczy do kolorowania, także on teraz będzie pewnie kolorował, a ja no co, nie mam za dużo dzisiaj do roboty, szczerze mówiąc, nawet się trochę nudzę, że tak powiem, ale mam pranie do zrobienia, także zawsze coś się znajdzie. No i właśnie mówię, będę chciała skończyć ten film, bo za dużo nie nagrałam wczoraj. No a dzisiaj pewnie też nie będę miała za dużo wam do pokazania, bo jest taki leniwy weekend. Powiem wam, że jak jest zimno za oknem, pomimo, że dzisiaj jest naprawdę ładna pogoda, świeci słońce, ale jak jest zimno, to jest tak się nie chce za bardzo. Nie ma się za bardzo ochoty wychodzić z tego domu, także... a jak nie wychodzę z domu, to też specjalnie nie mam wam nic do pokazania. Ale jeżeli macie jakieś pytania... zostawiajcie komentarze, jeżeli chcecie się coś, nie wiem, o mnie dowiedzieć, o życiu w Holandii, o pracy w Holandii, nie wiem, cokolwiek, o, nie wiem, może związku z Holendrem, nie wiem, cokolwiek, co wam przyjdzie do głowy, jeżeli chcecie się dowiedzieć ode mnie, to po prostu zostawcie komentarze. A ja będę miała temat po prostu na następny vlog, żeby coś wam opowiedzieć, bo nie zawsze są właśnie takie dni jak w ten weekend, że nie bardzo
postawię was. Nie bardzo mam co wam pokazać, bo to taki typowy chilladowy weekend z dzieckiem, więc nie bardzo nie mam nic do pokazania. W przyszłym tygodniu jest Święto Króla w Holandii, więc mam nadzieję, że coś uda mi się wtedy nagrać i że gdzieś się wybierzemy, bo mój mąż wtedy też jest w domu, więc wtedy może uda mi się coś nagrać. Alsjeblieft, lieverd. Je denk ik wel, ja. Heb je alles? Oké. Zeker weten? Ja. Wow, leuk. Hij maakt heel veel. Deze vind ik echt... Właśnie zszedł z góry, zabrał swoje kolorowanki, także będzie teraz kolorował. Mamusia, nie tyle też oprawmy już, Livert? Dobra, odezwę się do was później. No, jeszcze się odezwę, chociażby, żeby zakończyć tego vloga, także odezwę się do was jeszcze później. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I... Hej moi drodzy, będę już kończyć tego vloga, ponieważ już nic więcej nie nagram zwyczajnie. Taki nudny weekend. No, także nie popisałam się tym vlogiem znowu, ale tak jak mówiłam, mam nadzieję, że przyszły vlog będzie już dużo, dużo lepszy. Pewnie będę mówić to za każdym vlogiem. Przy każdym vlogu, przepraszam. Także, no, za dużo się nie działo po prostu. Ale też chciałam wam pokazać, że tutaj jestem. Tworzę tego vloga dla was mimo wszystko. I lubię to robić, więc to chyba też takie trochę moje hobby w tej chwili jest. Więc... No, takie vlogi też się zdarzą, po prostu. Także życzę wam cudownego tygodnia i trzymajcie się cieplutko, pa, pa.